chłopaki, chodźcie, zdjęcie, wszyscy chodźcie. Jak lipa jest, to mamy krzyka. Dwa razy będziemy w ogóle. Nie wstanę, kurwa. Podkarpacie? Hej! Okej, dawaj, 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 dawaj! Dobra, jest to szewet. Nasza piła. Dobrych zawodów. Połowy! Aż ty upadł, nie siebie! Albo na panie farfotę. W drugie tempo damy znowu. Chciałem pogratulować, podziękować za uczestnictwo w tym świetnym turnieju. W szczególności wszystkim piłkarzom, trenerom, no i przedstawicielom poszczególnych związków wojewódzkich za to, że tutaj przybyliście do nas na Podkarpacie, do pustyni, że mogliśmy tutaj wspólnie świętować przez 3 dni. To pokazaliśmy wspólnie razem święto piłki nożnej, odbojów i to pokazuje, że kochamy piłkę nożną, że jesteśmy z piłką na co dzień, że się nie boimy grać w piłkę nożną, a z tego co wiem, przecież wielu z was gra w piłkę nożną na co dzień w różnych klubach jeszcze piłkarskich, bardzo dobrze. Także ja gratuluję, że chce wam się, że pokazujemy, że trzymamy w dalszym ciągu wspólnie tą naszą wspaniałą dyscyplinę, która się świetnie rozwija w naszym kraju i tego życzymy, w szczególności wiemy, że jesteście też trenerami. Życzę wam przede wszystkim sukcesów, no, w szczególności Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej, tutaj zwycięzcą tego turnieju, a na arenie naszej krajowej walczcie dalej, pokażcie rzeczywiście, że to zasłużenie, że ci zwyciężyli. Pokonajcie wszystkich i jedziemy na Mistrzostwa Europy, bo co to, to musimy dalej walczyć. Podziękować za wielką gościnność i za bardzo dobre przygotowanie turnieju i taką serdeczność, panie prezesie, od pana i od wszystkich, którzy z panem współpracują. Zdrowia dla piłkarzy i do kolejnej edycji, a Lublin spróbuje powalczyć, tak jak młodsi koledzy w Region Cup. Z ukłonami, panie prezesie, na pana ręce i dla kolegów. Thank you.